No dobra, pora na kolejną płytę. Ups, druga strona. The Sinister Ungrade, wydany w 2001 roku. A, jeszcze update, bo no zapomniałam powiedzieć, że w 2010 wydano sequel do Hellbilly Deluxe. I tak, raczej niestety tego nie będzie. Za to zobaczycie inne ciekawsze płyty. I mam nadzieję, że będzie wam się miło oglądało. I piekło wygrało na ziemi. No cóż mogę powiedzieć, były też te, mam nadzieję, że znowu nie wrzucę tego dubla, bo dopiero teraz się zorientowałem przy Hellbilly, a ja, kurwa, szkoda, że ja skasowałam te nagrania, bo wiecie, no bo zaraz mi dysk pewnie wypierdoli, bo się ledwo cokolwiek mieści, ale spokojnie, przejdziemy do kolejnej płyty Roba Zombiego, wydanej w 2001 roku, czyli no w zeszłym obchodziła swoje 20 urodziny. The Sinister Grange, który jest naprawdę jeszcze lepszy od Hellbillego. Tutaj już czuć mocny roller coaster bez trzymanki, a na dodatek można usłyszeć wiele też ciekawych person, o których za chwilę. Przejdziemy oczywiście do track by track od razu. Zostawcie lajka i suba. No to zaczynamy podobnie jak w przypadku Hellbilly Deluxe od instrumentalu, który nazywa się Sinister Inc., który dla odmiany jest oczywiście bardziej w stylu takich bardzo klasycznych horrorów, pewnie z lat 60. Tu widać tą całą klimatyczną otoczkę. Mamy tutaj oczywiście symfonię smyczkową, ale też również przewijają się różnorakie dialogi, które są wstępem do następnego utworu. Tak, no i z tego instrumentalu przechodzimy do pierwszego utworu Demon Speeding, który jest moim ulubionym faworytem. Dynamiczna piosenka, oczywiście wzbogacona wspomnianymi wcześniej smyczkami. Na dodatek dużo się naprawdę dzieje, a temperament utworu co jakiś czas się zmienia. Ale wciąż pozostaje tym samym Demon Speedingiem. Tempa również nie zwalnia, a nawet wręcz przyspiesza. Dead Girl Superstar! Tak, jest to jeszcze bardziej zasuwająca oczywiście piosenka względem oczywiście poprzednika. Mamy jeszcze utwór Never Gonna Stop, Red Crowley, który zaczyna się oczywiście dialogiem kobiety, która rzecz jasna prosi o to, aby wziąć ciało, coś w ten deseń. Ale wracając, początkowo utwór zaczyna się co prawda wolniej, ale przy refrenach piosenka się tu pięknie po prostu rozkręca. A teraz przejdziemy do wyjątkowego gościa. Tak, chciałabym jeszcze poprawić, że tam tak naprawdę jest jeden wyjątkowy gość. Po prostu mi się coś tam przyjęzyczyło, więc tutaj jest to taka jeszcze dodatkowy edit dotyczący następnego utworu. I zwalniamy oczywiście nieco bardziej tempo, bo mowa oczywiście o Ironhead, wspomnianym goście, i tym goście nie mógł być nikt inny niż Książę Ciemności, Ozzy Osbourne, pierwotny wokalista Black Sabbath, który oczywiście jest jednym z szeregów Black Sabbathowych wokalistów. Tak, jest to dość
Skomplikowana sprawa z Black Sabbath, ale to kiedy indziej. Wracając jeszcze do utworu, tutaj mamy te czasy, kiedy to Ozzy Osbourne nie używał autotuna. Na A i miał głos w formie! I to widać, że ono widać, kim Ozzy jest, no i widać też, że ten głos jest bardzo dobry. I na dodatek bardzo pasuje do tego robiozombiowego stylu bycia, czyli wiecie, te horrory, te wszystkie bardziej krypne rzeczy, jakie to pan zombie stworzył. Halloweenowego vibe'u przechodzimy nieco w bardziej letnie klimaty, bo mowa tu oczywiście o utworze Go to California, który w odróżnieniu od poprzednich ników bardzo odbiega stylistycznie, jak i klimatycznie właśnie od całej reszty, bo zamiast oczywiście nawiązań do strasznych rzeczy i do horrorów, dostajmy bardziej przyziemny letniaczek, który byłby chyba pasujący idealnie do Bravo Hits, jeżeli wiecie, co mam na myśli. A teraz wracamy już na właściwe tory, czyli Feel So Numb, czyli utwór, który jest równie popularny co Dracula. No, czyli jedna z najbardziej chyba znanych na tej płycie się oczywiście kawałków i nic dziwnego, jest to naprawdę bardzo kwitliwy i taneczny kawałek. Oczywiście jak zwykle na początku zaczyna się to znowu radiową dialogami, prosto z horrorów, no i potem przechodzimy do nieco bardziej horroro-tanecznego go vibe'u całej piosenki. Tak, tym razem wracamy ponownie do instrumentalu o nazwie Transylvania Transmission Part 1. Ciężko powiedzieć, kiedy Rob Zombie wyda część drugą, ale znowu, tak jak w przypadku poprzedniego instrumentalu Sinister Inc., mamy znowu do czynienia, no właśnie, z dialogami, oczywiście przy akompaniamencie bardziej creepy muzyczce, która oczywiście podkręca trochę klimacik. Bring Her Down to Crippletown. Zaczyna się oczywiście fajnymi smyczkami, no i lekko oczywiście pianinkiem, by potem rozkręcić się na całość. Sprawia to wszystko to, że podobnie jak Feel So Numb, jest to po prostu bardzo przyjemny utwór. Come of the Earth, czyli utwór, który oczywiście jest najszybszy z tych wszystkich, który zasuwa jak szalony. No wydawałoby się, że ostatnim utworem, no bo mowa tu oczywiście o Houses of Fawzit Corpus, które ogólnie jest najbardziej krypną rzeczą na tej płycie. Tak, prócz tego, że mamy oczywiście bardziej niepokojący klimat i bardziej taki straszaczkowy, to na dodatek trzeba zaznaczyć, że pojawiają się o dziwo dialogi ponownie, ale tym razem z jego debiutanckiego filmu o tym samym tytule. Tak, ta piosenka jest trochę swoistą zapowiedzią nadchodzącego wówczas jego dzieła, które ujrzy światło dzienne w 2003 roku. I gdzie pierwotnie będzie ona opowiadać oczywiście o nastolatkach, którzy jak zawsze znaleźli się w niewłaściwym miejscu, no bo jakiś klaun zaprowadził ich do ciekawej rodzinki, która ma jakieś zamiłowanie do mordowania randomowych nastolatków. Ale to jeszcze nie wszystko, no bo w tym utworze znajduje się Hidden Track.
Hidden Trackiem jest Unholy Three. Tak, jeżeli do końca wersji oczywiście płytowej, wiecie, takie czasy były, że niektóre, że artyści albo zespoły dawali do swoich krążków jakieś ukryte oczywiście kawałki. Oczywiście warunkiem jest cierpliwe przesłuchanie, tak jak to było na przykład z debiutem Slipknota, gdzie jeżeli byliśmy na tyle cierpliwi, słuchając no pustego z tych już dosłownie dźwięków, czyli w ogóle takiego parę minut niczego, potem jakieś dialogi i od razu pojawia się oczywiście Hidden Track, no to faktycznie zostaliśmy tym faktycznie nagrodzeni. Unholy Three akurat wypada całkiem spoko. No co prawda nie wypada tak dobrze jak właśnie poprzednie, ale za to jest na tyle satysfakcjonującym odkryciem, żeby oczywiście powiedzieć, że The Sinister Ungrudge jest pozycją wręcz obowiązkową i bardzo ciekawą. Polecam bardzo serdecznie rozmaicić sobie imprezkę taką płytką, żeby nie było, że tylko same komercyjne. No wiecie, dodać coś do tego thrillera Jacksona czy Twilight Zone'a. Więc dla mnie to jest oczywiście 10 na 10 i the best of the best Roba Zombiego. A w następnym przeglądzie, naszych recenzjach przyjrzymy się albumowi, który nieco bardziej odbiega od tych dwóch poprzednich. Zresztą odbiega nawet chyba od całej dyskografii. Ale to jest na inny film. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.